Baron wyjmował z rozmaitych kieszeni cztery safianowe pudełka, ustawiał je na ławce i po kolei zaczął otwierać. Oto bransoleta, mówił. Prawda jaka skromna, jeden kamień. Brosza i kolczyki są już ozdobniejsze. Kazałem nawet zmienić oprawę. A oto naszyjnik proste, ale smaczne i może dlatego ładne. Ale ogień jest, prawda, panie? Mówiąc tak, przesuwał szafiry przed oczyma Wokulskiego przy migotliwym blasku świecy. Nie podobają się panu? Spytał nagle baron, spostrzegłszy, że jego towarzysz nie odpowiada. Owszem, bardzo piękne. Komuż to baron wiezie taki prezent? Mojej narzeczonej, odparł baron tonem zdziwienia. Sądziłem, że prezesowa wspomniała panu o naszym szczęściu rodzinnym. Nic. A właśnie dziś jest pięć tygodni. Jak oświadczyłem się i zostałem przyjęty. Komu się pan oświadczył? Prezesowej? Rzekł innym już głosem Wokulski. Ależ nie, zawołał baron, cofając się. Oświadczyłem się pannie Ewelinie Janockiej, wnuczce prezesowej. Nie pamięta jej pan? Była u hrabiny w tym roku naświęconym. Nie zauważył jej pan? Długa chwila upłynęła. Zanim wokulski skombinował, że panna Ewelina Janocka nie jest panną Izabelą Łęcką, że baron nie oświadczył się pannie Izabeli i że nie dla niej wiedzie szafiry. Przepraszam pana, odezwał się do zaniepokojonego barona, ale jestem tak rozstrojony, że po prostu nie wiedziałem, co mówię. Baron zerwał się z siedzenia i prędko zaczął chować pudełka. Co za nieuwaga z mojej strony! zawołał. Właśnie dostrzegłem w oczach pańskich znużenie, i mimo to ośmieliłem się spłoszyć panu sen. Nie, panie, spać nie mam zamiaru. I miło mi będzie odbyć resztę drogi w pańskim towarzystwie. To chwilowe osłabienie, które już przeszło. Baron z początku robił ceremonię i chciał wychodzić, ale widząc, że wokulski istotnie orzeźwił się, usiadł, zapewniając, że tylko na parę minut. Czuł potrzebę wygadania się przed kimś ze swoim szczęściem. Bo co to za kobieta? Mówił baron z coraz żywszą gestykulacją. Kiedy mi ją, panie, poznał. Wydała mi się zimna jak posąg i tylko zajęta strojami. Dopiero dziś widzę, jakie tam skarby uczuć. stroić się lubi jak każda kobieta, ale cóż to za rozum? Nikomu bym tego nie powiedział. Co teraz powiem panu, panie Wokulski. Ja bardzo młodu zacząłem siwieć. I nie bez tego, ażebym od czasu do czasu nie dotknął wąsów fiksatuarem. No i kto by panie pomyślał? Ledwie spostrzegła to. Raz na zawsze zabroniła mi fiksatuarować się. Powiedziała, że ona ma szczególne upodobanie do siwych włosów i że dla niej prawdziwie pięknym może być tylko siwy mężczyzna. A o szpakowatych, co pani myśli? Zapytałem, że są tylko interesującymi, odpowiedziała. A jak ona to mówi, czy aby nie nudzę pana, panie Wokulski? Ależ, panie, bardzo mi miło spotkać człowieka szczęśliwego. Prawdziwie jestem szczęśliwy i to w sposób, który dla mnie samego jest niespodzianką, ciągnął baron, bo o ożenieniu się zawsze myślałem. Już od kilku lat zalecają mi to doktorzy. No i projektowałem, że wezmę sobie Panie kobietę piękną, dobrze wychowaną, z nazwiskiem i prezencją, bynajmniej nie wymagając od niej jakiejś romantycznej miłości. Tymczasem ma pan. Sama miłość zastępuje mi drogę i jednym spojrzeniem roznieca pożar w sercu doprawdy. Panie Wokulski, jestem zakochany, nie, jestem szalony. Nikomu bym tego nie powiedział, ale Panu. Dla którego od pierwszej chwili uczułem nie ledwie braterską sympatię, jestem szalony. Myślę tylko o niej. Kiedy śpię, śni mi się, kiedy jej nie widzę, jestem, panie, formalnie chory, brak apetytu, smutne myśli, jakieś ciągłe lękanie się. Tego, co teraz panu powiem, panie Wokulski, błagam, a żeby pan nie powtarzał nawet przed samym sobą. Chciałem ją wziąć na próbę. Jest to niskie. Nieprawda, panie, ale trudno, człowiek niełatwo wierzy w szczęście. Chcąc ją wtedy wziąć na próbę, ale nikomu ani słóweczka o tym, panie, kazałem napisać projekt intercyzy, według którego, gdyby małżeństwo nie doszło do skutku z czyjejkolwiek winy, rozumie pan, ja płacę pięćdziesiąt tysięcy rubli, pannie, za zawód. Serce mi drętwiało z obawy, że Anusz porzuci mnie. Lecz co pan powie? Kiedy jej prezesowa wspomniała o tym projekcie, panna w płacz. Cóż to mówiła? On myśli, że wyrzeknę się go dla jakichś pięćdziesięciu tysięcy rubli? Bo jeżeli mnie posądza o interesowność i nie uznaje żadnych wyższych pobudek w sercu kobiety, to przecie powinien rozumieć, że za pięćdziesiąt tysięcy nie oddam miliona! Kiedy mi to powtórzyła prezesowa, wbiegłem do pokoju panny Eweliny i nie powiedziawszy ani słówka, upadłem jej do nóg. Teraz w Warszawie zrobiłem testament, a w nim mianowałem ją jedyną i wyłączną spadkobierczynią, choćbym umarł przed ślubem. Cała moja rodzina przez całe życie nie dała mi tyle szczęścia, ile to dziecko w ciągu kilku tygodni. A co będzie później? Co będzie później, panie Wokulski? Nikomu nie zadałbym podobnego pytania! zakończył baron, mocno targając go za rękę. No! Dobranoc. Zabawna historia, mruknął Wokulski po odejściu barona. Ten staruszek naprawdę wdeptał się po szyję. I nie mógł odpędzić wizerunku barona, który jak cień coraz to wypływał na amarantowe tło siedzenia. Więc patrzył na jego chudą twarz, na której płonął ceglasty rumieniec, na włosy jakby posypane mąką, na oczy wielkie, a zapadnięte, w których tlił się blask niezdrowy. Komiczne i smutne wrażenie robiły wybuchy namiętności w człowieku, który nieustannie zasłaniał sobie gardło, sprawdzał, czy okno jest dobrze zamknięte i siadał w przedziale coraz na innym miejscu z obawy przeciągów. Ubrał się, myślał Wokulski, czy podobna, żeby młoda panna mogła zakochać się w takiej mumii? Z pewnością jest o dziesięć lat starszy ode mnie. A jaki niedołężny, jaki przy tym naiwny. Dobrze. Ale jeżeli ta panna naprawdę go kocha, boć trudno przypuścić, ażeby go oszukiwała. W ogóle biorąc, kobiety są szlachetniejsze od mężczyzn. Nie tylko mniej spełniają występków, lecz i poświęcają się nierównie częściej od nas. Jeżeli więc z trudnością znalazłby się tak podły mężczyzna, który od rana do nocy kłamałby dla pieniędzy, to czy można posądzić o coś podobnego kobietę, młodą pannę, wychowaną wśród uczciwej rodziny? Oczywiście coś jej strzeliło do głowy i musi być także zadłużona, jeżeli nie w jego wdziękach, to w stanowisku. Inaczej musiałaby zdradzić się, że gra komedię, a baron musiałby spostrzec to, bo miłość patrzy przez mikroskop. A jeżeli młoda dziewczyna może pokochać takiego dziada, to dlaczegóż by mnie nie miała pokochać tamta? Zawsze wracam do swego, szepnął. Ta myśl stała się już rodzajem monomanii. Odsunął okno zamknięte przez barona i, dla odpędzenia natrętnych wspomnień, począł znowu przyglądać się niebu. Kwadrat Pegaza opuszczał się już na zachód, a na wschodzie podnosił się Byk, Orion, Pies mały i bliźnięta. Przypatrywał się gwiazdom wielokrotnym, gęsto rozsianym w tej okolicy nieba, i przyszła mu na myśl ta dziwna niewidzialna siła przyciągania, która odległe światy wiąże w jedną całość potężniej, niżby to mogły zrobić jakiekolwiek materialne łańcuchy. Przyciąganie, przywiązanie, toż to w gruncie jedno i to samo. Siła tak wielka, że wszystko za sobą porywa, a tak płodna, że tryska z niej wszelkie życie. Pozbawmy ziemię jej przywiązania do słońca, a odleci gdzieś w przestrzeń i za parę lat stanie się bryłą lodu. Wtrąćmy jakąś tułaczą gwiazdę w sferę słonecznego systemu, a kto wie, czy i na niej nie rozbudzi się życie. Dlaczego więc Baron ma wyłamywać się spod prawa przywiązania, które przenika całą naturę? I czy pomiędzy nim a jego panną Eweliną jest większa przepaść aniżeli między Ziemią i Słońcem? Co się tu dziwić szaleństwom ludzi, jeżeli w ten sam sposób szaleją światy? Tymczasem pociąg szedł wciąż zwolna, długo zatrzymując się na stacjach. Powietrze zrobiło się chłodne, na wschodzie zaczęły blednąć gwiazdy. Wokulski zamknął okno i legł na bujającej kanapie. Jeżeli, myślał, młoda kobieta mogła zakochać się w baronie, to dlaczegoż bym ja, bo przecież go nie oszukuję. Kobiety są w ogóle szlachetniejsze od nas, mniej kłamią. Proszę pana, tu panowie wysiadają, pan baron już pije herbatę. Wokulski ocknął się. Nad nim stał konduktor i budził go w najuprzejmiejszy sposób. Jak to już dzień? spytał zdziwiony. O, już jest dziewiąta i od pół godziny stoimy na stacji. Nie budziłem pana, bo pan baron nie kazał, ale że pociąg zaraz idzie dalej. Wokulski szybko wysiadł. Stacja była nowa, jeszcze niezupełnie wykończona. Pomimo to dano mu wody do umycia się i oczyszczono odzież. Rozbudził się już zupełnie i wszedł do małego bufetu, gdzie rozpromieniony baron pił trzecią szklankę herbaty. Dzień dobry. Zawołał baron z familiarną poufałością, ściskając wokulskiego za rękę. Panie gospodarzu, herbaty dla pana. Ładny dzień, prawda? Akurat do spaceru końmi, ale też zrobili nam figla. Cóż się stało? Musimy czekać na konie, prawił baron. Całe szczęście, że o drugiej w nocy pchnąłem depesze o pańskim przyjeździe, bo onegdaj także wysłałem do prezesowej depesze z Warszawy, ale mówi mi zawiadowca, żem się omylił i zamówiłem konie na jutro. Szczęście, panie, żem telegrafował dziś z drogi. O trzeciej posłali stąd sztafetę, o szóstej prezesowa odebrała telegram, o ósmej najpóźniej wysłano konie. Poczekamy jeszcze z godzinę, ale za to lepiej pozna pan okolice. Bardzo, panie, ładna miejscowość. Po śniadaniu wyszli na peron. Okolica z tego punktu wydawała się płaska i prawie bezleśna. Tu i ówdzie widać było kępę drzew, a wśród niej grupę murowanych budynków. To są dwory? pytał Wokulski. A tak, dużo szlachty mieszka w tej stronie. Ziemia doskonale uprawna. Ma pan łubin, koniczynę. Wsi nie widzę, wtrącił Wokulski. Bo to dworskie grunta, a pan zna przysłowie: na dworskim polu dużo stert, na chłopskim dużo ludzi. Słyszałem rzekł nagle Wokulski że u prezesowej zbiera się dużo gości. Ach, panie! Zawołał baron. Kiedy trafi się dobra niedziela, to jakbyś pan był na balu w resursie, zjeżdża się po kilkadziesiąt osób. A nawet dziś powinnibyśmy znaleźć grono stałych gości. No, przede wszystkim bawi tam moja narzeczona, dalej jest pani Wąsowska, milutka wdóweczka, lat trzydzieści. Ogromny majątek. Zdaje mi się, że krąży koło niej starski, zna pan starskiego, niemiła figura, arogant, panie impertynent. Dziwię się doprawdy, że kobieta z takim rozumem i gustem, jak pani Wąsowska, może znajdować przyjemność w towarzystwie podobnego lekko ducha. Któż więcej? Pytał Wokulski. Jest jeszcze Fela Janocka, stryjeczna siostra mojej pani. Bardzo miłe dziecko, ma z osiemnaście lat. No, jest Ochocki. Jest? Cóż on tam robi? Kiedym wyjeżdżał po całych dniach, łowił ryby, ale ponieważ gust zmienia mu się często, więc nie jestem pewny, czy nie zobaczę go teraz jako myśliwca. Ale cóż to za szlachetny młody człowiek! Co za wiedza! No, i zasługi już ma, zrobił kilka wynalazków! Tak, to niepospolity człowiek, rzekł Wokulski. Któż jeszcze bawi u prezesowej? Stale to już nikt, ale bardzo często przyjeżdżają na kilka dni, czasem na tydzień, pan Łęcki z córką, dystyngowana osoba, mówił dalej baron, pełna rzadkich przymiotów. Pan wreszcie ich zna. Szczęśliwy ten, komu odda serce i rękę. Co to, panie, za wdzięk? Co za rozum, do prawdy? Czcić ją można jak istną boginię nie znajduje pan? Wokulski oglądał się po okolicy, nie mogąc zdobyć się na odpowiedź. Szczęściem wybiegł w tej chwili posługacz stacyjny, donosząc baronowi, że zajechał powóz. Wybornie, zawołał baron i dał mu parę złotych. Odnieś kochanku nasze rzeczy, a my, panie, jedźmy. Za dwie godziny pozna pan moją narzeczoną. Wiejskie rozrywki. Skwadrans upłynął, zanim upakowano rzeczy w powozie. Nareszcie Wokulski i baron usiedli, furman w piaskowej liberii machnął batem w powietrzu i para dzielnych siwych koni ruszyła wolnym kusem. O, panią Wąsowską rekomenduje panu mówił baron. Brylantnie kobieta, a jaka oryginalna, ani myśli iść drugi raz za mąż, choć lubi pasjami, ażeby ją otaczano. Trudno jej, panie, nie uwielbiać. A uwielbiać? Rzecz niebezpieczna. Starskiemu płaci dzisiaj za wszystkie jego bałamutwa. Pan zna Starskiego? Widziałem go raz. Dystyngowany człowiek, ale nieprzyjemny, mówił baron. Antypatia mojej narzeczonej. Tak działa jej na nerwy, że biedaczka traci humor w jego towarzystwie. I nie dziwię się, bo to są wprost przeciwne natury. Ona poważna, on Letkiewicz, ona uczuciowa, nawet sentymentalna, on cynik. Wokulski, słuchając gawędy barona, oglądał się po okolicy, która powoli zmieniała fizjonomię. W pół godziny za stacją ukazały się na widnokręgu lasy, bliżej wzgórza, Droga wiła się między nimi, wbiegała na ich szczyty, lub spadała na dół. Na jednym z takich wzniesień furman zwrócił się do nich i wskazując batem przed siebie rzekł: O, państwo tam jadą, brekiem! Gdzie? Kto? zawołał baron prawie wspinając się na kozioł. A tak to oni, żółty brek i gniada czwórka. Ciekawym, kto jedzie. Niech no pan spojrzy. Zdaje mi się, że widzę coś poncowego. odparł Wokulski. – A, to pani Wąsowska. Ciekawym, czy jest i moja narzeczona – dodał ciszej. – Jest kilka pań – rzekł Wokulski, któremu w tej chwili przypomniała się panna Izabela. – Jeżeli jedzie z nimi, to dobra wróżba – pomyślał. Oba ekwiparze szybko zbliżały się do siebie. Na breku gwałtownie strzelano z bata, wołano, wywijano chustkami, w powozie zaś baron coraz wychylał się i drżał ze wzruszenia. Powóz stanął, ale rozpędzony brek przeleciał około niego jak burza śmiechów i okrzyków i zatrzymał się o kilkadziesiąt kroków dalej. Widocznie naradzano się nad czymś w sposób hałaśliwy i zapewne coś uradzono, gdyż towarzystwo wysiadło a brek pojechał dalej. Dzień dobry, panie Wokulski! zawołał z kozła ktoś wywijając długim batem. Wokulski poznał Ochockiego. Baron pobiegł w stronę towarzystwa. Naprzeciw wysunęła się dama w białej narzutce z białą, koronkową parasolką i szła powoli z wyciągniętą do niego ręką, z której zdawał się opadać szeroki rękaw. Baron już z daleka zdjął kapelusz i dopadłszy narzeczonej, prawie zanurzył się w jej rękawie po wybuchu czułości, który o ile był krótkim dla niego, o tyle wydawał się bardzo długim dla widzów, baron nagle oprzytomniał i rzekł. Pozwoli pani, że przedstawię pana Wokulskiego, mego najlepszego przyjaciela. Ponieważ zabawi tu dłużej, więc w tej chwili obliguję, ażeby w czasie mojej nieobecności zastępował przy pani moje miejsce. Znowu złożył kilka pocałunków w głąb rękawa, skąd do Wokulskiego wysunęła się prześliczna ręka. Wokulski uścisnął ją i poczuł lodowaty chłód. Spojrzał na damę w białej narzutce i zobaczył pobladłą twarz z wielkimi oczyma, w których widać było smutek i obawę. Szczególna narzeczona, pomyślał. Pan Wokulski, zawołał baron, zwróciwszy się do dwóch pań i mężczyzny, którzy już zbliżyli się do nich. Pan Starski, dodał. Już miałem przyjemność, odezwał się Starski, uchylając kapelusz. I ja, odparł Wokulski. Jakże teraz usadowimy się? Spytał baron na widok nadjeżdżającego breku. Jedźmy wszyscy razem, zawołała młoda blondynka, w której Wokulski domyślił się panny Felicji Janockiej. Bo w naszym powozie są dwa miejsca? Słodko zauważył baron. Rozumiem, ale nic z tego odezwała się pięknym kontraltem dama w pąsowej sukni. Narzeczeni pojadą z nami, a do powozu niech siądą, jeżeli chcą, pan Ochocki z panem Starskim. Dlaczego ja? zawołał z wysokości kozła Ochocki. Albo ja, dodał Starski. Bo pan Ochocki źle powozi, a pan Starski jest nieznośny, odpowiedziała rezolutna wdówka. Teraz wokulski spostrzegł, że dama ta ma pyszne kasztanowate włosy i czarne oczy, a całą fizjonomię wesołą i energiczną. Już mi pani daje dymisję, westchnął komicznie Starski. Pan wie, że ja zawsze daję dymisję wielbicielom, którzy mnie nudzą. No ale siadajmy, moi państwo, narzeczeni naprzód, fela obok Ewelinki. O nie, zaprotestowała blondynka. Siądę na końcu, bo babcia nie pozwala mi siadać przy narzeczonych. Baron z większą elegancją aniżeli zręcznością podsadził narzeczoną i sam usiadł naprzeciw niej. Potem wdówka zajęła miejsce obok barona, Starski obok narzeczonej, a panna Felicja obok Starskiego. – Prosimy! – odezwała się wdówka do Wokulskiego, zbierając w fałdy swoją pąsową suknię, która rozesłała się na połowie ławki.